Porządku obrad to jest punkt 11. Zmiana na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjum szkół podstawowych przedszkoli, druk nr 286. Czytam tej uchwały. Uchwała w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjum szkół podstawowych przedszkoli. Paragraf 1. Zmniejsza się kwotę na zadanie pod nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8. Wymiana drzwi do sal lekcyjnych w kontynuacjach do kwoty 10 840 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 6 160 zł przeznacza się na nowe zadania pod nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8. Remont drzwi wejściowych do szatni. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. O zmianie na się zadań powierzonych w wyżej minionym zakresie podpisuje się dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie. Opinia Komisji Edukacji pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś tak chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Panu Kraszpik. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, więc ja tylko mogę powiedzieć, bo byłem akurat na delegacji związanej z tym tematem i rzeczywiście te drzwi były jako kolejny punkt wskazywany przez Pana Dyrektora Gawła jako pilny do realizacji dla szkoły. Moje pytanie tylko dotyczy, czy ta kwota 6160 wystarczy, bo nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że tam kwota na wymianę tych drzwi, bo to chodzi o tą kratkę całą, była powyżej 10 tysięcy, więc czy są jakieś inne środki, czy te 6 tysięcy to jest całość? Już powiem, jak może to dyrektor rozwiązywać. Po pierwsze, no, musi mieć uchwałę, żeby te 6160 wydać na ten remont. Natomiast może ze środków, że tak powiem, Rady Rodziców lub konta środków specjalnych, które wypracowuje szkoła. I myślę, że być może będzie taka konstrukcja współfinansowania tych drzwi i uda się to dyrektorowi zrobić. Nie to dobrze byłoby. Część po prostu tych kosztów. Proszę? To jest część, tam połowa tych kosztów. Tak, no to może dopłaci z innych środków. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę, zamykam dyskusję obrady na tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie do głosu. Pan Lekarz oczywiście nie prosił. Kto jest przeciw? Nie, kto się wstrzymał? Nie. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzamy jednoznacznie, że Rada Dzielnicy Szkółce przyjęła uchwałę.